Dotarła do nas tajemnicza skrzynia od wydawnictwa Tref. Sprawdźcie razem ze mną, co znajduje się w środku. Otwieramy. Skrzynia jest pokaźnych rozmiarów. Co my tu mamy? Mamy kokosa, który już nas może trochę nakierowywać, w czym rzecz. Co mamy dalej? Dalej mamy pokaźnych rozmiarów woreczek. Słyszycie ten dźwięk? To dźwięk monet. Zobaczymy, co jest w środku. Bardzo dużo monet. Z tego, co tutaj widzę, to nominały 1 euro przeważają. Będzie kupowane. Tego jest naprawdę więcej. Co mamy dalej? Dalej mamy lunetę, przez którą mogę zaobserwować mojego operatora kamery. Żebym się nie zgubił, mam też tutaj kompas, proszę bardzo. A to jeszcze nie wszystko. Mamy też list w butelce, zaraz zobaczymy, co w tym liście możemy przeczytać. I zagadka poniekąd została rozwiązana, bo to jest list do patronów, czyli w tym przypadku do planszowych newsów, skierowany przez wydawnictwo Trefl. Bo punktem głównym programu jest nowość wydawnictwa Trefl, czyli Wyspy Cooka. Na pewno zerkając gdzieś na informacje o tym tytule, zwróci Waszą uwagę nazwisko autora, bo to ten sam pan, który wymyślił swojego czasu dawno, dawno temu grę Carcassonne. Czy Wyspy Cooka są równie fajną grą? Przekonacie się już niebawem. My zabieramy się za ogrywanie i na pewno damy Wam znać, czy gra jest fajna.